Jeśli się nie mylę, to dzisiaj jest wtorek, 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Wiosna dzisiaj w Warszawie deszczowa i chłodna, ale jak zapowiadają synoptycy, będzie upał. I to już za dwa dni, 20 stopni Celsjusza, a może troszkę więcej, 20 w cieniu, 25 w słońcu. Zobaczymy, zaczynamy się opalać, ale w poranku wnet nie o słońcu, nie o opalaniu, tylko za chwilę korespondencja Dmytro Antoniuka z Kijowa i Pawła Bobołowicza z Lwowa. Paweł Bobołowicz wraca powoli z Ukrainy do Warszawy, a potem zajmiemy się wizytą prezydenta Chin na Kremlu i spotkaniami z Putinem. Jeszcze niedużo informacji spływa z tych spotkań. Dzisiaj na pewno tych informacji będzie więcej. Po informacjach z Kremla i z Pekinu pochylimy się nad systemem bankowym. Stanisław Koczot będzie gościem poranka wnet i opowie, dlaczego upadają banki w Ameryce, dlaczego upadają banki w Europie. A po godzinie 8 Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, odpowie na pytanie o bezpieczeństwo sektora bankowego i banków w Polsce. Na deser dzisiaj Nikiel, rozmowa z profesorem z Politechniki Wrocławskiej na temat Norylska, na temat niklu, na temat tego, do czego można tego niklu użyć. Jest godzina 7:15. Wojna w Ukrainie. Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie. I Paweł Bobołowicz z Lwowa. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry, Dmytrze, dzień dobry państwu. Słyszę szum lwowskiej ulicy, ale zaczniemy od pytania do Dmytro Antoniuka. Co działo się wczoraj na Krymie? Na Krymie bardzo ciekawe rzeczy działy się. Wczoraj doszło do wybuchów w Dżankoju i nie tylko, mówią, że wybuchy też słychać było w jednej miejscowości, która znajduje się na północ od Dżankoja, być może 10 km od Dżankoja na północ od tego miasta. I są filmiki, widać w potężnej bodajże jeden wybuch. I jak donosi wywiad ukraiński, doszło do zniszczenia rakiet typu Kalibr rosyjskich, których tam przewozili koleją. Także na kolei zniszczone zostały rakiety rosyjskie typu Kalibr. Czy to by... no i słychać też było przy tym nagraniu, w tych filmikach, dźwięk, który bardzo przypomina dźwięk lotu tych irańskich szachiedów. No i już jest, żartujemy w internecie, że po prostu my przeprogramowaliśmy, tak, te szachiedy, i kiedy ich wystrzelają w Ukrainę Rosjanie, to oni po prostu lecą w nich samych. No i nie wiadomo w sumie, co zniszczyło te rakiety typu Kalibr, ale czy to było działanie na przykład z partyzantów, czy to były jakieś drony ukraińskie, nie ukraińskie, to my nie wiemy, ale dobrze, że do tego doszło. To nie były pierwsze doniesienia o jakichś zdarzeniach na Krymie, ale te, mam wrażenie, są najbardziej istotne i największe. Jedna z największych, prawda, ale przypomnijmy sobie też wybuchy też pod tym samym Dżankojem w wojskowym lotnisku, na wojskowym lotnisku Belbek pod Sebastopolem i inni. Także na Krymie mam nadzieję, że okupanci nie czują się bezpiecznie i dobrze. Politycy europejscy podjęli decyzję o wspólnym wysyłaniu amunicji na Ukrainę. Prezydent Zełenski podziękował. A co i czy starcza tej amunicji teraz w Bachmucie? Teraz w Bachmucie jest sytuacja znów nadal jest ciężka i nawet jeszcze cięższa zrobiła się w ciągu ostatniej doby, ponieważ wróg ma jednak postęp jak na północy od
centrum, gdzie toczą się walki w jednym z w takich w jednej fabryce, która tam znajdowała się, bo ona już jest absolutnie rozwalona przez te działania wojenne, tak i na południu od centrum. Też szczególnie wróg ma postęp na południowym zachodzie nawet od centrum Bachmuta, tam gdzie stał kiedyś ten samolot, przy którym nawet zrobiliśmy zdjęcie z Pawłem w styczniu tego roku. Także wróg bezpośrednio już podszedł do tego miejsca. Rozdroże jest tam takie i to jest akurat ten początek właściwego Bachmutu. Także sytuacja w Bachmucie jest bardzo, bardzo napięta. I mam nadzieję, że tędy trafia to, co nam przekazują nasi partnerzy, a przypominę, że wczoraj doszło do decyzji, że Unia Europejska dostarcza 1 milion pocisków dla Ukrainy, ale tutaj trzeba to nagłosić na to, że to będzie nie od razu, a w ciągu 12 miesięcy. Także to dla nas z jednej strony oczywiście my dziękujemy, a z innej strony my to potrzebujemy natychmiast, a jak to będzie, to zobaczymy. A z jakim bagażem doświadczeń do Lwowa dojechał Paweł Bobołowicz, Pawle? Krzysztofie, tak sobie próbuję podsumować ten wyjazd, kolejny wyjazd z konwojem humanitarnym, kolejnych kilka tysięcy kilometrów pokonanych, dostarczona pomoc humanitarna w najdalsze miejsca, też te, o których przed chwilą mówił Dmytro, bo przecież byliśmy w Konstantynówce, która jest pod Bachmutem i która jest jednym teraz z głównych miejsc uderzenia rosyjskiego, a jeżeli rzeczywiście mogłoby dojść do zajęcia Bachmutu, co wydaje się w tym momencie mniej prawdopodobne, to Konstantynówka jest kolejnym celem też rosyjskiego natarcia. Dotarłem wczoraj do Lwowa po południu i oczywiście pierwsza refleksja zawsze, gdy jest się w Lwowie, to że jest się bliżej ojczyzny i czuje się po prostu tutaj ten już taki polski powiew, też powiew wiosny, który jak rozumiem jeszcze nie ma w Warszawie, a tutaj jest dzisiaj co prawda pochmurnie, ale deszczowo. I dotarłem do Lwowa, szybkie spotkania wieczorową porą też na temat pomocy humanitarnej, dalszych działań, jak możemy się włączyć, jak mogą włączyć się słuchacze radia wnet, będą przekazane różnego rodzaju, nazwijmy to gadżetami albo prezentami ze strony ukraińskiej, które będą wystawione na licytacji w Warszawie po to, żeby zdobyć kolejne środki dla ukraińskiej armii i dla ukraińskiego społeczeństwa, które przecież całe w różny sposób jest zaangażowane w wojnę, czy po prostu doświadcza tej wojny i wymaga pomocy. Dzisiaj też dwa dobre momenty. Jeden z nich na pewno będzie w raporcie z Kijowa, bo spotkamy się z Arturem Żakiem i poopowiadamy i o tej sytuacji bieżącej i o tym, co się pojawiło wczoraj w mediach ukraińskich, czyli o liczbie możliwych ofiar po stronie ukraińskiej, a później przyjazd do Polski z Wojtkiem Jankowskim. Tak dzisiejszy dzień ma wyglądać. Tak, podróżują reporterzy Radia Wnet po Ukrainie, a co panowie sądzą o tym, co dzieje się w Moskwie? Zacznijmy od Dmytra. No, w Moskwie ciekawe dzieją się rzeczy, bo jak przypuszczają niektórzy politycy i analitycy, oni mówią o tym, że Xi Jinping, który w ogóle prawie nie jeździ, nie wyjeżdża za granicę, a szczególnie do Rosji, chyba to był jego pierwsza wizyta do Rosji, to on przyjechał nie po prostu tak, żeby pocisnąć rękę swojemu wasalowi Putinowi, a żeby jego zmusić do tego, żeby on wycofał się z Ukrainy całkowicie, w tym z Krymu, ponieważ Pekin nie uznaje Krym rosyjskim. No a za to natomiast Putin zachowuje swoją władzę w Rosji. No, tak przypuszczają, a co będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. To jest optymistyczna wizja wizyty premiera, prezydenta Chin na Kremlu. A Paweł, jakie jest twoje zdanie?
No to ja posłużę się może wczorajszymi moimi rozmówcami, głosami związanymi z ukraińskim środowiskiem wojskowym i raczej te głosy były takie mniej pozytywne. Jednak ta wizyta była oceniana jako możliwość pomocy dla Rosji, przekazania amunicji dla Rosji, po prostu wsparcia rosyjskich działań wojskowych. To w jakiś sposób nie przeraża Ukraińców, bo Ukraina ma świadomość, że prędzej czy później Rosja jest w stanie znaleźć na świecie potencjalnych współpracowników. Wiemy o tym przecież, że z Rosją współpracuje Iran i prawdopodobnie już współpracują Chiny, a mogą się do tego dołączyć mocniej. Raczej te wczorajsze takie nawet lakoniczne informacje były odbierane w sposób mało pozytywny dla Ukrainy, że Chiny z Rosją się dogadują. Może warto przypomnieć, że po wydaniu nakazu aresztowania dla Putina wśród części ekspertów na Ukrainie panowało takie przekonanie, że to jest coś, co może zakłócić możliwość spotkania rosyjskiego prezydenta z chińskim przywódcą, a jednak nie zakłóciło i do spotkania doszło. Xi Jinping nie bał się uścisnąć ręki Putina, który przecież w tym momencie właściwie jest już poszukiwanym potencjalnym zbrodniarzem i wydawało się, że żaden przywódca światowy spotykać się z nim nie będzie, a jednak to nie dotyczy Chin i to spotkanie się odbyło. Osobiście też jestem mało optymistycznie do tego nastawiony. Uważam, że raczej na to spotkanie trzeba patrzeć jako możliwość pewnego dodatkowego zagrożenia, ale też nie ma co jakoś faktycznie wpadać w bardzo złe nastroje. Po prostu świat musi dalej wspierać Ukrainę w jej wysiłku w obronie przeciwko Rosji. Tak, jak życie musi się toczyć dalej, jak słyszymy teraz ulicę Lwowską, Pawle, przy jakiej jesteś ulicy? To Wały Hetmańskie, czyli teraz Prospekt Swobody. Taki wyjątkowo, to jest wyjątkowo ładny moment, bo jest płytka asfaltowa, czy płytka na chodniku pokryta jest lekką naleciałością deszczu, w związku z tym świeci się, odbija pobliskie kamienice, odbija budynek teatru, opery. Przepiękna, wiosenna atmosfera, ludzie gdzieś tam biegną do pracy, życie toczy się normalnie. Nie wygląda w tym momencie Lwów na miasto w kraju ogarniętym wojną i niech tak będzie, bo za każdym razem, gdy się mówi takie słowa, to jednak ma się świadomość, że być może za chwilę rozlegnie się alarm, a Lwów wcale nie jest poza strefą wojny. Ten ostatni ubiegłotygodniowy atak szachedów dotknął też ziemię lwowską. Tutaj co prawda nie w samym Lwowie, ale w pobliskich miastach spadły rosyjskie drony, czy uderzyły rosyjskie drony, więc ta atmosfera takiego porannego budzenia się miasta, no to jest pewnego rodzaju też pozór normalności. Wojna gdzieś tu wisi. Wisi też w tym przestrzeni informacyjnej. Dzisiaj, gdy patrzyłem na lokalne wiadomości, to pierwszą wiadomością, jak właściwie prawie każdego dnia jest pożegnanie z ukraińskim żołnierzem. Takie uroczystości odbywają się w jednym z kościołów, w jednej cerkwi w samym centrum Lwowa, a później najczęściej żołnierze są chowani na cmentarzu Łyczakowskim, ale nie tylko. I to też jest taki kolejny dowód wojny. No i oczywiście duża liczba mężczyzn z mundura, którzy też przypominają o tym, że wojna się toczy. I może jeszcze jedna taka refleksja, bo gdy mówimy o tych działaniach wojennych, o tym wsparciu, też o sytuacji Ukrainy, wielokrotnie przejeżdżam przecież przez Ukrainę przez ten ostatni rok. Mam możliwość też takich pewnych porównań. I tym razem, gdy jechałem z Lwowa, to co się rzuca w oczy po drodze, to olbrzymia liczba sprzętu, który ciągnie z zachodu gdzieś dalej do centralnej Ukrainy, a może dalej na wschód, sprzętu wojskowego i bardzo dużo nowego sprzętu wojskowego. Cały czas narzekam na to, że moja wiedza wojskowa jest zbyt mała, żeby szybko stwierdzić, jaki to jest sprzęt, ale było go dużo i robi to takie dobre wrażenie. Czyli pytanie Dmytra, kiedy ten sprzęt dociera przez cały czas Dmytrze.
dociera. I co ważne, wczoraj też Prigożyn zapisał filmik adresowany ministru obrony Rosji Szojgu. W tym filmiku on skarżył się na to, że jest absolutnie wielkie zagrożenie dla jego Wagnerowców, że Ukraina uderzy po prostu z flangu na ich pozycję i odcinie tych Wagnerowców od właściwej armii rosyjskiej i że on wola teraz apeluje o pomoc Szojgu, żeby do tego nie doszło. Czyli pod Bachmutem też może być tak, że wojsko ukraińskie może kontratakować. I jeszcze warto wspomnieć Awdijewkę, gdzie też wróg teraz próbuje znów atakować za wszelką cenę i zrobić taką samą sytuację jak w Bachmucie, czyli wziąć Awdijewkę w takie kleszcze. Sytuacja w Awdijewce jest lepsza, ale też bardzo napięta. Dmytro i Paweł, Dmytro Antoniuk, Paweł Bobołowicz wrócą na antenę o godzinie 9.30 w raporcie z Kijowa. Panowie, smacznej kawy Pawłowi życzę, tobie Dmytro, herbaty, a dzisiaj w Radiu Wnet przy krakowskim przedmieściu 79 również kubek z herbatą stoi na naszym radiowym stole. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wzajemnie do usłyszenia. A tutaj ktoś puka do naszych drzwi. Kto to?
Wiosna, jak to ty tak, bo dzisiaj jest 21 marca. Śpiewał Marek Grechuta. Profesor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Kreml. Patrzymy na spotkanie Xi z prezydentem Putinem i czego się spodziewamy? Spodziewamy się po pierwsze wsparcia Chin dla Rosji i sam przyjazd jest już wsparciem, dlatego że jest to, mówiąc chińskim porównaniem, danie twarzy Putinowi w momencie, kiedy Zachód poprzez Międzynarodowy Trybunał Karny ogłasza Putina podejrzanym zbrodni. Xi przyjeżdża do Moskwy. No, trudno o większy sygnał wsparcia. To jest pierwsza rzecz, której się możemy spodziewać i która już nastąpiła. Druga rzecz to jest antyamerykanizm, czyli podkreślanie tego, jakie to złe są te Stany i winne wojny na Ukrainie. No i te dwie rzeczy plus zapewne za to poparcie Xi otrzyma jakieś kontrakty, jakieś ten. Co to dokładnie będzie, tego nie wiemy. 4,5 godziny wczoraj rozmawiali, jeszcze dwa dni przed nimi, także dzieje się. Czyli to nie są takie zdawkowe rozmowy, tylko rozmowy o współczesnym świecie, o tym, co zrobić, żeby już zakończyć coś, co nazywamy Pax Americana. Jak najbardziej. Jedno i drugie państwo źle się czuje w Pax Americana, dlatego że uważa, że Amerykanie po pierwsze chcą podważyć reżimy, chcą obalić reżimy. No i z tej perspektywy ma to duży sens dla obu autokratów, żeby się wzajemnie wspierać. Zresztą nie tylko dla nich, dla reszty również. Więc to jest jeden element. A drugi element to taki, że uważają, że Amerykanie blokują rozwój tych krajów i w świecie, jak sami to nazywają, wielobiegunowym, o którym marzą, mieliby większe możliwości rozwoju. No tyle tylko to powiedziawszy, wojna, którą wywołał Putin, na razie do tego nie doprowadziła. Wręcz przeciwnie, wojna wzmocniła Stany Zjednoczone i wzmocniła relacje transatlantyckie. No i to się nie podoba Chinom, no ale nie mogą jednocześnie porzucić Rosji, bo za dużo już zainwestowały w nią i szczególnie Xi osobiście. No i w tym momencie muszą dalej jeść tą żabę. Żaba być może im smakuje. Dmytro Antoniuk w czasie korespondencji z Kijowa dzisiaj użył słowa wasal w stosunku do Putina, wasal Pekinu, wasal Chin. Pan takie słowo by potwierdził? Też by pan użył takiego określenia? Ja wolę bardziej metaforyczne określenia typu młodszy brat w duchu radzieckim, że tak powiem, dlatego że mamy tutaj odwrócenie historii. Kiedyś to był inny układ, kto inny był młodszym i starszym bratem, a teraz to wróciło. Wróciło dlatego, że pierwotnie w XVII wieku to Chiny były silniejsze, no ale od XIX wieku Rosja. No a teraz w ciągu ostatnich 30 lat ponownie Chiny. No i Chiny zasadniczo jakby ustawiają Rosję właśnie w takiej postawie. Natomiast te zachodnie terminy i koncepcje, takie jak wasal, one nie do końca oddają chińskie podejście, dlatego że w chińskim podejściu zasadniczo Chiny zawsze powinny być na pierwszym miejscu. To jest oczywiste, jakby jakikolwiek inny układ jest anomalią. Natomiast jeżeli ktoś zaakceptuje ten naturalny układ, wtedy jest nagradzany. I Rosja zaakceptowała ten układ. Oczywiście trochę się tam szarpała, trochę narzekała, próbowała się wyrywać, ale mniej więcej 10 lat temu ten układ zaakceptowała i w zamian jest przez Chiny nagradzana. Jednym z tych elementów, tych chińskich nagród dla Rosji, jest swoiste powstrzymywanie się Chin. To znaczy przewaga chińska wobec Rosji jest tak wielka, że Chińczycy mogliby zrobić z Rosją to, co zrobili ze Sri Lanką czy z Turkmenistanem, a jednak tego nie robią. Powstrzymują się. I to jest bardzo istotny element, dlatego że Rosjanie są dość paranoidalni na punkcie twarzy, na punkcie szacunku, respektu i tak dalej. No a Chińczycy wydaje się, że znaleźli klucz do tej rosyjskiej duszy. No i publicznie wszelkie honory
towary oddają Rosji. Ta wizyta jest tego świetnym przykładem, dlatego że no mniej więcej od dobrych 15 lat mamy w relacjach rosyjsko-chińskich taki układ, w którym w zamian za poparcie polityczne, dyplomatyczne, za, no, powiedziałbym moralne wsparcie chińskie, które otrzymuje Rosja, w zamian Chiny otrzymują realne korzyści gospodarcze. Także z tej perspektywy no, dużo taniej jest politycznie dla Xi Jinpinga przyjechać do Moskwy, niż na przykład wesprzeć Rosję sprzętem wojskowym takim poważnym, nie mówię o takim, który można przemycić przez kraje trzecie, ale takim poważnym typu czołgi czy myśliwce. Czyli takiego poważnego sprzętu wojskowego Rosja od Chin nie otrzyma? Na razie na pewno nie, dlatego że no, Rosja jeszcze tej wojny nie przegrywa. No, ona jej nie wygrywa, ale również jej nie przegrywa. Mamy przecież coś w rodzaju pata w stylu I wojny światowej. Jeśli Rosja zacznie poważnie przegrywać tą wojnę, ale poważnie to nie znaczy, że no, nie wiem, utraci Bachmut czy nawet Melitpol czy Mariupol, ale że na przykład zagrożony będzie Krym, no to wtedy rzeczywiście Chiny mogłyby się zacząć łamać. Natomiast dotychczasowe zdania o tym, że będą dostarczać broń, to są generalnie amerykańskie wrzutki, które mają służyć temu, żeby no, wywrzeć presję na Chiny. Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie Chiny dostarczają część uzbrojenia Rosji, na przykład systemy radiowe czy drony, natomiast nie robią tego z otwartą przyłbicą. Robią to przez państwa trzecie, przez Uzbekistan, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, przez firmy prywatne. I to jest właśnie chiński modus operandi. Oni tak robią. To nie jest jak Zachód otwarcie, tylko to jest właśnie tak skrycie, a jednocześnie mówienie wszystkim, że się jest gołąbkiem pokoju i mediatorem i w ogóle to jakby zależy im tylko na pokoju. A jak właśnie odczytać deklaracje chińskie o tym, że Chińczycy uważają, że integralność terytorialna Ukrainy jest czymś ważnym i istotnym warunkiem pokoju? Czy to są tylko słowa? To są tylko słowa, dlatego że tak jak my mamy często takie przekonanie, że Zachód jest pełen hipokryzji, ponieważ co innego mówi, a co innego robi. Tam gada o prawach człowieka, demokracji, praworządności i tak dalej, a tak naprawdę tego nie robi, bo wygrywają interesy. Tak całkowicie podobnie jest z Chinami, tylko mamy do czynienia z inną nadbudową aksjologiczną. W przypadku Chin to jest 5 zasad pokojowego współistnienia, do których właśnie należy integralność terytorialna czy suwerenność. Natomiast jednocześnie jak trzeba, no to się tych zasad nie stosuje, dlatego że są ważniejsze interesy, a Rosja jest dużo, dużo ważniejsza dla Chin niż Ukraina. Ponadto Chiny uważają Ukrainę za kogoś, znaczy za państwo generalnie będące w rosyjskiej strefie wpływów, które próbuje się wyrwać na zachód, czyli w sumie jeszcze gorzej dla Chin. Dlatego będą pełne hipokryzji w tej kwestii, nie należy się tutaj tym szczególnie przejmować. A w jaki sposób gospodarka chińska odczuła to, co dzieje się na Ukrainie? Gospodarka chińska odczuła konsekwencje globalne, w tym sensie, że jest wzrost cen. No i przede wszystkim również Chiny zakupiły sporą część rosyjskiej ropy oraz gazu LNG i zrobiły to w momencie, kiedy te ceny na światowych rynkach były wysokie. Także nie było to jakoś gospodarczo no, jakby bardzo korzystne dla Chin, no ale była to forma politycznego wsparcia dla Rosji. To zasadniczo Chiny mają więcej problemów wynikających z innych kwestii, czyli na przykład z otwierania się popandemicznego, czy w ogóle z samą pandemią, czy przede wszystkim z amerykańskim blokowaniem Chin, z wojną chipową, z coraz trudniejszym otoczeniem międzynarodowym. Z tej perspektywy wojna na Ukrainie jest czymś odległym, natomiast ona jednocześnie oczywiście jest dla Chin niewygodna przede wszystkim politycznie, bo gospodarczo mniej. Ona jest niewygodna politycznie właśnie dlatego, że wzmacnia Amerykanów oraz jednoczy Amerykę i Europę Zachodnią. A czy nie jest tak, że w wyniku tej wojny pewne maski spadły z oblicza prezydenta Chin, bo już wyraźnie mówi o tym, że ta polityka chińska zmierza do dominacji nad światem?
No myślę, że kto widział i obserwował chińską politykę, to te maski spadły już dobrą dekadę temu, tak? No ale teraz rozumiem, że to będzie widział cały świat. To akurat z naszej perspektywy jest ten korzystny element tej wizyty, że coraz trudniej będzie Chinom udawać, że są neutralne. Chiny oczywiście, że zmierzają do Pax Sinica, do sinocentryzmu, natomiast to nie jest tak, że to nastąpi z dnia na dzień. Chiny przede wszystkim same mówią, że chcą zreformować obecny porządek międzynarodowy, czyli usunąć z nich ten element dominacji anglosaskiej. Natomiast no, to jeszcze trochę potrwa. No, na razie to, co zrobił główny tutaj giermek Chin, czyli Rosja, raczej je oddaliło od tego, a nie przybliżyło, dlatego że dzięki na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej mamy wzmocnione przywództwo amerykańskie. Także z tej perspektywy to niedobrze dla Chin i to marzenie o Pax Sinica to jest takie marzenie, które jest mało skonceptualizowane, a bardziej jest takim elementem emocjonalnym, że to Chiny powinny być na czele, bo są państwem środka, bo zawsze były i tak dalej. Czy wierzą oni, że zawsze były, to jest inna większość, że nie zawsze, ale że to jest ich należne miejsce i że oni wrócą pewnego dnia. Natomiast no, jeszcze chwilę to potrwa i tak już wtrącając, to wcale nie jest pewne, że się im to uda. I czy prawdą jest, że część przedsiębiorstw wycofuje się z Chin, przenosi się na przykład do Indii i że spada ten wielki eksport chiński, szczególnie do Europy i Stanów Zjednoczonych? To prawda, natomiast głównym zwycięzcą nie tyle są Indie, one też są owszem zwycięzcą i może długofalowo będą, z tym, że Indie mają problemy z infrastrukturą, nie mają tak dobrych dróg jak Chiny, nie mają takiego dobrego skomunikowania między fabrykami, między lotniskami, portami i tak dalej jak Chiny. Natomiast no, na razie głównym zwycięzcą tego wycofywania się jest Wietnam. Z tym, że tu znowu problemem jest skala. No, Wietnam nie może zaabsorbować aż tylu firm jak Chiny. No więc to wycofanie się jest oczywiście prawdą. Natomiast to, pamiętajmy, że to nie oznacza, że nagle się Chiny przewrócą, dlatego że Chiny już na tyle zbudowały własny model rozwoju i na tyle zbudowały własnego kapitału, że spokojnie przetrwają. Tylko i zresztą próbują. To się oficjalnie nazywa podwójna cyrkulacja, to znaczy nowy model rozwoju, który po części to jest ta pierwsza cyrkulacja, ma być dalej eksportowy, czyli to, co do tej pory, no ale to koło zaczyna się tutaj nam trochę, czy im trochę zwalniać, a właściwie jest blokowane przez Amerykanów. No a drugie koło, to zamachowe, to ma być rynek wewnętrzny, czyli taka swoista współczesna wersja autarki, no, czy jakby kapitalistycznej autarki. To trochę absurdalnie brzmi z punktu widzenia teorii ekonomicznych, no ale w Chinach mamy jednocześnie komunizm i kapitalizm, także tam wszystko jest możliwe. Natomiast no, czy się uda ta podwójna cyrkulacja, to zobaczymy. No, zasadniczo to Chiny na pewno nie upadną w takim sensie, jak upadł Związek Radziecki. Natomiast rzeczywiście no, można je przyblokować, żeby nie zostały tym państwem środka świata. Ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, którą prowadziliśmy w trudnych warunkach, bo chyba zmywarka była pakowana. No moje dziecko półtoraroczne tutaj klocki układa. Ale jakie grzeczne. No tak, bardzo grzeczne. Bo właśnie bije sobie brawo, więc ja mu też zaraz będę brawo bił za To wszyscy będziemy mówili brawo. Profesor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, był gościem Poranka Wnet. Za chwilę rozmowa o bankach. 7:46 na zegarze. W takim razie piosenkę poproszę. To jest studio Dziki Zachód. Wczoraj jeszcze nie było Wojciecha Cejrowskiego, jeszcze gdzieś tam z tymi krokodylami w Luizjanie rozmawiał, ale już w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 studio Dziki Zachód w pełni, a teraz...
po tej piosence, którą przysłał Wojciech Cejrowski. Czas zajrzeć, ale do systemu bankowego, amerykańskiego systemu bankowego. Stanisław Koczot, Gazeta Bankowa, jest gościem Poranka Wnet. Można też zobaczyć naszą rozmowę na naszym kanale, na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I co z tym bankowym sektorem amerykańskim się dzieje? No, dzieje się niedobrze, dlatego że mamy za sobą właśnie dwa upadki dwóch banków. One są, to są te banki średniej wielkości, nie są to banki największe. No, niemniej jednak bardzo ważne dla, jak się okazało, dla systemu finansowego amerykańskiego. No, problem też jest taki, że upadki tych banków, dwóch, właściwie już trzech banków, spowodowało to, że pogorszyła się atmosfera wobec sektora bankowego praktycznie na całym świecie, więc to jest zły sygnał. No, takim punktem, czy iskrą, która spowodowała tą taką eksplozję na rynkach finansowych, był upadek takiego kalifornijskiego banku Silicon Valley Bank. To bank, tak jak powiedziałem, średniej wielkości, ale ważny z tego powodu, że trzymały pieniądze takie firmy związane z sektorem venture capital i startupami, czyli taki sektor technologiczny, nowoczesny, no dosyć dużych powiązaniach, ważnych powiązaniach takich globalnych, również na rynkach europejskich czy nawet azjatyckich. Sprawa się nie zakończyła, chociaż bank upadł. Fundusze, czy depozyty, które tam się znajdowały, są zwracane. To była taka duża, spektakularna akcja Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, administracji rządowej i regulatora rynku. Także depozytariusze otrzymali wszystkie pieniądze. Niemniej jednak ferment pozostał i teraz no, rynek się przygląda, czy ktoś będzie następny. Kto będzie następny w kolejce? Czy to koniec, czy początek, czy tak naprawdę mam do czynienia ze zjawiskiem systemowym. Na to wygląda niestety, że to nie jest kwestia złego zarządzania, ale jest to problem systemu. Dlaczego upadł i na czym ten systemowy problem polega? No, polega na tym głównie, że Silicon Valley Bank musiał nagle wypłacać pieniądze, musiał oddawać te pieniądze w dużej skali swoim klientom. No, to był tak zwany run na bank. On się zaczął szybko, w ciągu właściwie 2-3 dni te pieniądze wyparowały, zniknęły. No i okazało się, że bank nie ma z czego. Nie ma po prostu kapitałów, nie ma środków, żeby te żądania zaspokoić, a musiał sprzedawać papiery, które wcześniej kupował bardzo tanio. To były obligacje skarbowe. Tak, problem systemowy polega na tym, że wtedy, kiedy zaczęły rosnąć stopy w Stanach Zjednoczonych, stopy procentowe, banki, które kupowały wcześniej te obligacje, ponosiły na nich straty. To są tak zwane straty niezrealizowane, czyli bank posiada takie obligacje, ale ponieważ nie musi ich sprzedawać nagle, może poczekać tak zwanego okresu wykupu, no to te jakby straty są księgowe, są tylko na papierze. W momencie, kiedy jednak trzeba sprzedać te papiery, pojawiają się straty realne. I to był właśnie ten przypadek Silicon Valley Bank. Problem systemowy o tyle, że tego typu papiery mają w swoich bilansach wiele banków. To szacunkowa wartość tego typu strat, papierowych strat, czy tam niezrealizowanych strat, to jest około 620 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. To jest duży potencjał. Oczywiście to są straty niezrealizowane, nie trzeba do tego podchodzić w sposób jakiś dramatyczny, no bo one zrealizują się dopiero wtedy, kiedy banki musiałyby sprzedawać te papiery. Na razie nie ma takiej potrzeby, chociaż napięcie jest duże. Napięcie jest duże i zareagował Fed. Czy ta reakcja Fedu była podobna jak w 2008 roku?
Ona była szybsza, to znaczy w 2008 roku regulator właściwie nie zareagował i pozwolił na upadek Lehman Brothers. Wydawało się, no to było takie postępowanie rynkowe. Bank jest słaby, upada, jest kryzys, nie będziemy ratować banku, niech funkcjonuje, czy upada zgodnie z regułami rynku. No i ten bank upadł z skutkami fatalnymi dla całego systemu finansowego na całym świecie. To było takie zachowanie rynkowe. Te reakcje dzisiaj, jakby po nauczkach 2008 roku, są bardziej zdecydowane i są szybsze. Decyzje zapadają w ciągu weekendu, w ciągu nocy. Decyzje o zwrocie depozytów były podjęte bardzo szybko, zarówno przez administrację, jak i przez Rezerwę Federalną. Także widmo kryzysu 2008 roku ciąży nad rynkami i to jest pewna nauczka, żeby jednak uważać z takim radykalnym podejściem do kłopotów, jakie mają banki. Lepiej czy bardziej opłaca się je uratować jednak, niż narazić się na kryzys o charakterze już globalnym jednak. Ale żeby je uratować, trzeba mieć pieniądze. Te pieniądze oczywiście Federalna Rezerwa ma, pod warunkiem, że dodrukuje kolejne setki miliardów dolarów. No tak, tylko że to jakby nie jest specjalny problem. No, ta pula, którą trzeba wyasygnować na rynek, nie jest aż tak duża. Poza tym to była akcja łączona zarówno Rezerwy Federalnej, administracji. No, to są takie kwoty, które jakby przy wcześniejszej skali interwencji Banku Centralnego Amerykańskiego na rynku nie robią wrażenia. One są ważne dlatego, żeby inwestorzy nie wpadli w panikę. Bo to jest właśnie ten problem, to jest ten run na bank, czyli nagle inwestorzy czy klienci zaczynają wypłacać pieniądze i banki nie są w stanie zaspokoić ich oczekiwań. To jest właśnie przykład tego banku kalifornijskiego. Chodzi o to, żeby nastroje się uspokoiły, żeby nie było paniki. To jest kluczowa sytuacja, kluczowy problem. A ponieważ w przypadku SVB ten upadek czy wypłata tych depozytów odbywa się błyskawicznie. To były dwa dni. W ciągu dwóch, trzech dni zniknęło 50 miliardów dolarów skąd banku. To pokazuje, jak ten system jest elastyczny. To znaczy, że pewne operacje, technologia pozwala na wykonywanie operacji finansowych w ciągu kilku godzin. Dwa, trzy dni wystarczyły, żeby praktycznie jeden no, średniej wielkości bank amerykański przestał istnieć. A co się z bankiem szwajcarskim, który ma 167-letnią tradycję, stało? No to jest, w pewnym sensie jest to odprysk tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Problemy Credit Suisse były znane już od wielu lat. To jest bank, to jest drugi, znaczy już był właściwie drugim bankiem w Szwajcarii. Z tym, że no, od dobrych kilku lat wiadomo, że bank ma problemy. Problemy z wiarygodnością, z inwestycjami, no, tracił jednak zaufanie klientów. Upadek banków amerykańskich czy kryzys w Stanach Zjednoczonych spowodował to, że inwestorzy przestali patrzeć przez palce na tego typu banki jak Credit Suisse. Bank funkcjonował, pokazywał straty, pokazał za ubiegły rok wysoką stratę, miał bardzo duże odpływy, jeżeli chodzi o kapitały. Klienci po prostu wypłacali z niego pieniądze, ale jednak funkcjonował. Kryzys w Stanach Zjednoczonych to była taka iskra, która spowodowała to, że ta tolerancja inwestorów i klientów na banki, które mają problemy, wiadomo, że mają problemy, bardzo się zmniejszyła. I to jest właśnie przykład Credit Suisse. Bank praktycznie bez interwencji, bez pomocy rządu szwajcarskiego, bez pomocy Banku Centralnego Szwajcarii i przede wszystkim swojego największego konkurenta, który go przejął, nie byłby w stanie przetrwać, chociaż jest to trochę inna sytuacja niż banków amerykańskich. Tam był problem systemowy związany ze złym zarządzaniem i z obligacjami, które banki mają w swoich bilansach. Tutaj był problem wiarygodności banku i systematycznego, stopniowego odpływu klientów. Jak wiele banków w Europie jest w podobnej sytuacji? No właśnie, to jest pewien problem, dlatego że jakby trwa teraz poszukiwanie tych takich słabych ogniw.
To jest zawsze taka reakcja rynków, inwestorów, że jak się coś zaczyna sypać, no to pytanie, pojawia się od razu takie pytanie, kto będzie następny, czy będzie następny. No, na rynku jest takie przekonanie, że prawdopodobnie są podobne banki. Nikt nie pokazuje na razie konkretnych banków. Niemniej jednak mówi się o tym, że tego typu słabe ogniwa mogą pojawić się czy na południu Europy, czy nawet w centralnej Europie, w Niemczech, ale no, zobaczymy, jak się sprawy ułożą. Na razie czekamy. Sytuacja, jeżeli chodzi o Credit Suisse, jest w miarę stabilna. O tym, jak wygląda polski sektor bankowy, porozmawiamy z Pawłem Szałamachą po godzinie 8:00, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Stanisław Koczet, Gazeta Bankowa, był gościem Poranka Wnet. Jakub Duszak gotowy do przeczytania najnowszych wiadomości. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry. Dzień dobry, minęło 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Premier Japonii Fumio Kishida jest w drodze do Kijowa. Xi Jinping w Moskwie rozmawia o chińskim planie pokojowym, nazywa Władimira Putina dobrym przyjacielem oraz sytuacja na froncie. Relacja Dmytra Antoniuka, Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Ukraina liczy, że Xi Jinping zmusi Putina do wycofania wojsk z okupowanych terytoriów. Integralność terytorialna i suwerenność to jedne z pięciu zasad chińskiego pokojowego współistnienia. Jednak ważniejsze są interesy, powiedział w Poranku Wnet ekspert do spraw dalekowschodnich profesor Michał Lubina. Rosja jest dużo, dużo ważniejsza dla Chin niż Ukraina. Ponadto Chiny uważają Ukrainę za kogoś, znaczy za państwo generalnie będące w rosyjskiej strefie wpływów, które próbuje się wyrwać na zachód, czyli w sumie jeszcze gorzej dla Chin. Dlatego będą pełne hipokryzji w tej kwestii. Nie należy się tutaj tym szczególnie przejmować. Mówił profesor Michał Lubina. W ramach szczytu rosyjsko-chińskiego Xi Jinping nazwał dyktatora Władimira Putina dobrym przyjacielem i rozmawiał z nim o chińskim planie zakończenia wojny na Ukrainie. W czasie otwartej części spotkania nie wspomniano o tym, że prezydent Rosji jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych i ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Na Ukrainę docierają kolejne partie sprzętu. Mimo postępów wojsk rosyjskich pod Bachmutem, Rosjanie mają swoje obawy. Mówił o nich w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk. Dociera i co ważne, wczoraj też Prigozhin zapisał filmik adresowany ministru obrony Rosji Szojgu. W tym filmiku on skarżył się na to, że jest absolutnie wielkie zagrożenie dla jego Wagnerowców, że Ukraina uderzy po prostu z flangu na ich pozycję i odcinie tych Wagnerowców od właściwej armii rosyjskiej. Mówił Dmytro Antoniuk. Cała relacja dostępna jest na platformie Wnet.fm. Premier Japonii Fumio Kishida jest w drodze z Polski do Kijowa, podał japońskie media. Szef japońskiego rządu poleciał do Rzeszowa czarterowym samolotem z New Delhi z Indii, gdzie przebywał z wizytą. Z Polski premier Kishida przemieszcza się do Kijowa pociągiem. W stolicy Ukrainy ma się dziś spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Japońska agencja Kyodo zaznacza, że rzadko zdarza się, aby japoński przywódca odbywał niezapowiedzianą podróż do obcego kraju. Kyodo pisze, że oczekuje się, iż Kishida zademonstruje na Ukrainie zaangażowanie Japonii we wspieranie ogarniętego wojną kraju przed szczytem G7, który ma się odbyć w maju w Hiroshimie. We Francji piąty wieczór z rzędu doszło do protestów przeciwko reformie emerytalnej i brutalnych zamieszek. W starciach rannych zostało 11 policjantów i żandarmów. Francuzi wyszli na ulicę po tym, jak parlament odrzucił różnicą 10 głosów wniosek o wotum nieufności dla rządu i ostatecznie uchwalił kontrowersyjną reformę podwyższającą wiek emerytalny. Do brutalnych protestów doszło w kilkudziesięciu miastach, między innymi w Rennes, Lyonie, Strasburgu i Breście. W Paryżu uliczne walki, płonące worki i kontenery z odpadami, interwencje strażaków i brutalne szarże policji z użyciem pałek gazu łzawiącego. Aresztowano 142 manifestantów. Zgłoszono też akty przemocy ze strony policji. Władze musiały zmobilizować ponad 2000 funkcjonariuszy, w tym 400 policjantów z sił specjalnych. Ruch społeczny przeciwko reformie emerytalnej wymyka się spod kontroli związkowców i wchodzi w nową, bardziej brutalną fazę. Emmanuel Macron zapowiedział na dziś konsultacje polityczne.
Węgry nie będą uczestniczyć w wysyłce amunicji na Ukrainę, ale nie przeszkodzą w tym innym krajom Unii Europejskiej, dlatego nasz rząd zastosuje w tej sprawie konstruktywne wstrzymanie się od głosu, powiedział wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó. Polityk odniósł się do uzgodnień, jakie w poniedziałek w Brukseli powzięły państwa członkowskie Unii Europejskiej o przekazaniu 1 miliona sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił, że wkład jego kraju w europejski instrument na rzecz pokoju wynosi około 10 milionów euro. Na wniosek Węgier zostanie on wykorzystany na inne cele. Wzmocnienie stabilności na Bałkanach Zachodnich i złagodzenie presji migracyjnej, dodał polityk. Agencja Bloomberga donosi, że wcześniej Węgry zablokowały wspólne oświadczenie Unii Europejskiej w sprawie nakazu aresztowania Władimira Putina. Zamiast tego oświadczenie wydał wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell. Na Węgrzech zdementowano jednak tę informację, mówiąc, że Węgry przekazały Borrellowi stanowisko, iż przyjmują do wiadomości decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale nie chcą jej w żaden sposób komentować. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 stopni w Białymstoku, Bydgoszczy i Szczecinie, 7 w Lublinie, Krakowie i w centrum. Najcieplej 8 stopni we Wrocławiu. Prognoza pogody. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości sportowych są inicjatorzy programu Polski Mistrz, Polski Fundusz Rozwoju i Polskie Koleje Linowe oraz Orlen jako sponsor projektu. Dzień dobry. Znamy przyczynę wycofania się Dawida Kubackiego z niedzielnego konkursu skoków narciarskich, lotów narciarskich w Norwegii. Na swoim Instagramie nasz wspaniały skoczek napisał: moja żona Marta znalazła się w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. Jej stan jest ciężki, lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła, napisał Dawid Kubacki. Z całego świata płyną słowa otuchy dla naszego skoczka, między innymi prezydent Andrzej Duda napisał: wsparciem i modlitwą otaczamy całą pana rodzinę. Jesteśmy z panem. Także Halvor Granerud, Stefan Kraft, najwięksi rywale ze skoczni, przekazali informacje o swoim wsparciu i myślami i modlitwie o zdrowie dla żony Dawida Kubackiego. Także Światowa Federacja Narciarska oficjalnie przekazała właśnie słowo otuchy, napisała także w komunikacie, iż rodzina jest najważniejsza, skoki i rywalizacja sportowa schodzi absolutnie na dalszy plan. Dawid Kubacki napisał, że sezon oczywiście skończony, ale to nie jest najważniejsze. Wszyscy oczywiście bardzo wspieramy Dawida Kubackiego w tej bardzo trudnej sytuacji i czekamy na dobre wieści ze szpitala, w którym znalazła się małżonka Marta Kubacka. Natomiast jeśli chodzi o naszą piłkarską kadrę, to rozpoczęło się zgrupowanie w Warszawie. Już wczoraj odbył się pierwszy oficjalny trening. Dziś kolejny na bocznym stadionie Legii o godzinie 11:00. Mamy plagę kontuzji, jeśli chodzi o środkowych obrońców, stąd dowołanie dla Bartosza Salamona, środkowego obrońcy Lecha Poznań. Wczoraj nie odebrał telefonu, także w klubie nie było możliwości zostawienia informacji, ale jak już wiemy, ta dotarła do Bartosza Salamona, jest spodziewany on lada moment na zgrupowaniu kadry. Mecz w piątek o godzinie 20:45 z Czechami w Pradze w ramach eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Wiemy także, że Grzegorz Mielcarski bierze udział w tym zgrupowaniu w roli asystenta, chociaż jak powiedział rzecznik prasowy i dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski, wykonuje wszystkie te polecenia, które ma wobec niego trener Fernando Sousa, także między innymi trenuje właśnie, bierze udział w zajęciach w roli takiego asystenta, chociaż on oficjalnie oczywiście uprawnień czy też trenerskich papierów tak zwanych nie posiada, ale jest bardzo ważnym członkiem kadry, bo tak zażyczył sobie trener z Portugalii. Znają się panowie jeszcze z pracy, kiedy to Fernando Sousa w roli trenera prowadził właśnie naszego napastnika w barwach FC Porto i AEK Saloniki. Zmiana na stanowisku trenera w naszej piłkarskiej ekstraklasie, a konkretnie w klubie Stal Mielec. Adam Majewski został zdymisjonowany, a zastąpił go Kamil Kiereś, a więc były trener GKS-u Bełchatów, a także
Górnika Łęczna. To trener, który znany jest z tego, że bardzo dobrze taktycznie ustawia swoje zespoły. Bardzo często ratował w trudnych sytuacjach właśnie kluby, które prowadził. No i także twarda ręka, co na pewno teraz pomoże Stali Mielec w lepszej grze, bowiem te wyniki ostatnio zostawiały wiele do życzenia. Kolejny sport po godzinie 9, na który już teraz zapraszam. Wiadomości sportowe. Sponsorem wiadomości sportowych są inicjatorzy programu Polski Mistrz, Polski Fundusz Rozwoju i Polskie Koleje Linowe oraz Orlen jako sponsor projektu. Reklama. Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet. Zapraszam, Łukasz Jankowski. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Po reklamie. Autopromocja. Muzyczny wtorek od godziny 13:00. Muzyczny program z kluczem. Rocznice, premiery, ważne persony światowego i polskiego rocka. Od 13:00 zaprasza Tomasz Wybranowski po skryptum w każdy wtorek o godzinie 19:00. Muzyczny wtorek. Wnet i z powrotem. Już w czwartek, 23 marca, Radio Wnet zaprasza na całodzienną podróż do mitologicznego świata profesora Tolkiena. W programie rozmowy z tłumaczami, znawcami i miłośnikami Śródziemia. A do tego konkurs z nagrodami w postaci 30 książek profesora Tolkiena od wydawnictwa Zysk. Wnet i z powrotem. Zapraszamy. Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak. To była autopromocja. Jest godzina 8:11. Za chwilę wywiad z Pawłem Szałamachą, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, byłym ministrem finansów. Porozmawiamy o bezpieczeństwie, między innymi o bezpieczeństwie polskiego sektora bankowego, ale zanim to się stanie, zawołamy listonosza. I'll be
Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, minister finansów w rządzie pani Beaty Szydło. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Czy obserwujemy to, co dzieje się w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych? Bankructwo największego, dużego banku szwajcarskiego, 167 lat tradycji, jak na tym tle. Nie doszło do bankructwa, panie redaktorze. No, został kupiony. W ostatnim momencie, last minute, został kupiony za bardzo drobne pieniądze. W niedzielę wieczorem zakończyła się kilkutygodniowa epopeja Credit Suisse. Po tym okresie niepewności oznajmiono decyzję, że Credit Suisse zostaje przejęty przez drugi bardzo duży szwajcarski bank UBS, Union Bank of Switzerland. To było około 7-8 wieczorem. Wobec tego nie doszło do upadłości Credit Suisse, dlatego że po pierwsze rząd szwajcarski, czy precyzyjnie mówiąc minister finansów i nadzorca rynków finansowych działali jako poniekąd akuszerzy tego połączenia, czy stymulowali działania obydwu zarządów. Następnie Bank Centralny Szwajcarii postawił płynność UBS-owi po to, żeby ewentualnie móc pokryć odpływ depozytów w przypadku utrzymującej się jakiejś niepewności. Bank Szwajcarii zadeklarował, że może tą płynność wspierać do wysokości 100 miliardów franków szwajcarskich. Utracili akcjonariusze przejmowanego banku oraz posiadacze obligacji tak zwanych kokosów, czyli obligacji konwertowalnych. Ich straty są rzędu 17 miliardów franków szwajcarskich. Akcjonariusze w mniejszym zakresie, ponieważ cena akcji Credit Suisse spadała już w ostatnich tygodniach i jeszcze te warunki połączenia mówią, że jeszcze oni w ramach połączenia uzyskają już akcje połączonego banku, ale w proporcji, która stanowi dla nich jeszcze dodatkową kolejną stratę. W związku z tym uniknięto najgorszego, uniknięto jakiejś, po pierwsze, wypłaty depozytów w przypadku upadłości, a po drugie efektu przenoszenia się na sferę realną, na sferę tego, co stanowi także o sile gospodarki szwajcarskiej, czyli ten bardzo zaawansowany technologicznie przemysł. To jest tak, że mówiło się o bezpieczeństwie jak w szwajcarskim banku. Szwajcarskie zegarki, szwajcarskie banki uchodziły za najbardziej bezpieczne. Czy można to przejęcie traktować jako coś symbolicznego dla tego wszystkiego, co się dzieje w sektorach bankowym, w sektorze bankowym Europy? No, na pewno to jest sytuacja niecodzienna, kiedy jeden z wiodących banków, nie tylko dla Szwajcarii, ale na europejskim rynku finansowym, znika. Znika firma o 100-kilkudziesięcioletniej tradycji. No jest to wynikiem tego, że już półtora roku temu oni zaraportowali bardzo poważną stratę. Chyba to było rzędu 9 miliardów wówczas. Następnie nie byli w stanie wyjść na prostą przez ostatni rok. Te zjawiska się negatywnie nasiliły, plotki uzasadnione, nieuzasadnione. Później dochodzi do tego psychika rynków, psychika posiadaczy depozytów w tym banku. Na koniec jeden z dużych akcjonariuszy banku, czyli w skrócie, w uproszczeniu, można powiedzieć Arabia Saudyjska, czyli bank będący pod kontrolą królestwa, który jest akcjonariuszem, czyli był akcjonariuszem Credit Suisse, posiadał tam niespełna 10% akcji, stwierdził, że nie jest w stanie nadal dokapitalizować tego banku i w związku z tym te
powiedziałbym, negatywna strona czy pesymistyczna strona emocji przeważyła. No ale nazwijmy to przez weekend wynegocjowano trudny jakiś pakiet. Będą protesty, już są zapowiedziane protesty części akcjonariuszy Credit Suisse. Niezadowoleni są oczywiście ci, którzy najbardziej zostali dotknięci, czyli posiadacze obligacji tych, o których wspomniałem, czyli to są obligacje dosyć specyficzne, ponieważ one przynoszą większe niż przeciętne oprocentowanie, ale jest z nimi związane ryzyko, zapisane w warunkach emisji tych obligacji, że w przypadku problemów mogą być po prostu umorzone. No i rząd szwajcarski zdecydował, że je umarza, czyli po prostu kasuje. I to są obligacje, które wypuścił bank. Tak. To nie są obligacje rządowe, tak jak nie, to... Nie. To są obligacje Credit Suisse po prostu, które tam inwestorzy z całego świata kupowali. To przenieśmy się na drugą stronę oceanu. Tam upadek... prawdziwy upadek średniej wielkości banku i tam powodem tego upadku było to, że duży pakiet inwestycyjny to były właśnie obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez rząd amerykański. To nie jest ten, precyzyjnie mówiąc, powód. To znaczy obligacje emitowane przez rząd amerykański byłyby wykupione w czasie ich zapadalności, czyli za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Natomiast ze względu na zasady księgowe, na to, że ich bieżąca wycena spadła w stosunku do daty zakupu, bank musiał zaraportować, musiał wykazać po prostu tutaj ujemny wynik na tych operacjach. Przy takiego banku także nałożyła się taka dosyć... przyczyniła się dosyć taka wyluzowana kultura korporacyjna, która będzie przedmiotem na pewno analiz i opisów mniej lub bardziej zainteresowanych, mniej lub bardziej życzliwych osób, ponieważ no, ten bank po pandemii nie wrócił do tradycyjnych zasad funkcjonowania, to znaczy nadal gro pracowników i też kluczowe osoby w zarządzie funkcjonowały poza siedzibą banku. W zasadzie nie wiadomo było, czy ktoś tam ten biznes ogarnia, tak trzyma mocną ręką. No, oczywiście tak jak w Kalifornii, także były takie, powiedziałbym, przechyły, czy dopompowanie tych modnych, popularnych prądów intelektualno-klimatycznych, inkluzywności, postępu i tak dalej, tworzenie specjalnych zespołów projektowych co do tego. No i być może to się przyczyniło, ale podstawową przyczyną tego były, tak jak pan w skrócie ujął, bieżące straty wynikające z zasad raportowania, czy zasad księgowości odnośnie historycznego portfela obligacji rządowych i także słabsze bieżące wpływy z tego sektora fintechowego czy tych nowoczesnych technologii z Doliny Krzemowej. Firmy, które są jako zaprojektowane optymistycznie, trochę na wyrost, co do tego, że będą przynosiły przychody za 2, 3, 4 lata, a obecnie mają po prostu negatywny cash flow, to się wszystko skumulowało i spowodowało, że Amerykańska Rezerwa Federalna i inne agendy musiały interweniować i tutaj tą sytuację, nazwijmy to, uspokoić. Interweniowały, żeby nie poszła lawina, żeby nie było więcej bankructw. Jutro, czyli w środę, Federalna Rezerwa się zbiera, podejmuje decyzję, czy podwyższyć stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, czy też by zachować na obecnym poziomie, bojąc się tego, że lawina ruszy. Tak, no ten czynnik będą musieli wziąć pod uwagę, bo to są... właśnie te kwestie naczyń powiązanych i skomplikowania obecnego systemu finansowego. Tak jak w skrócie to powiedzieliśmy, wszystkie obligacje rządowe, które posiadają banki w swoich bilansach, one byłyby wykupione w okresie właśnie za 2, za 3, za 4 lata, wtedy, kiedy ich jest termin zapadalności. Ale w związku z tym, że one były emitowane kilka lat temu,
po bardzo niskich stopach procentowych, to dzisiaj w związku z tym, że bieżąca polityka jest bardziej, nazwijmy to, konserwatywna, zdroworozsądkowa, czyli te stopy zostały podwyższane, te obligacje emitowane kilka lat temu, ich cena bieżąca spada w obrocie wtórnym. No i w związku z tym pojawiają się te problemy, które nasiliły się w przypadku Silicon Valley Bank, także ze względu na te czynniki, o których wspomniałem, czyli jakiś tam styl zarządzania, jakaś tam, nazwijmy to, bardzo model biznesowy nakierowany na obsługę firm z Doliny Krzemowej przede wszystkim i to wszystko razem spowodowało problem. Nie wiem, czy zdrowy rozsądek ma coś wspólnego z tą ekonomią, inżynierią finansową, ale na zdrowy rozum polskie banki również kupowały obligacje Skarbu Państwa i to te obligacje były oprocentowane poniżej tych stóp procentowych, które są w tej chwili. Jak bezpieczny jest polski sektor bankowy? To faktem, ale u nas sytuacja jest inna o tyle, że po pierwsze, one są bardzo dobrze skapitalizowane. Po drugie, ten okres niskich stóp procentowych był bardzo krótki. U nas to trwało rok z okładem. To nie trwało, tak jak w przypadku Ameryki, wiele, wiele długich lat. W związku z tym to zjawisko było krótkotrwałe. Od ponad roku Rada Polityki Pieniężnej prowadzi politykę właśnie, nazwijmy to, zwalczania inflacji, podwyższania stóp procentowych. W związku z tym to już się, nazwijmy to, odwróciło. Czyli takiego niebezpieczeństwa dla polskiego sektora bankowego nie ma. Nie ma takiego niebezpieczeństwa dla żadnego banków, które funkcjonują w Polsce. Nie. Nie, one będą miały oczywiście w związku z tym historycznym portfelem obligacji sprzed tych covidowych, tak, tam z 2021 roku określone wynik ujemny, ale on będzie na względnie płytki po prostu do zaabsorbowania. A gdybyśmy mieli ocenę dać polskiemu systemowi bankowemu, to jaka to by była ocena? No ja mam z tym problem, bo ja byłem jeszcze w szkole, kiedy była ta stara skala ocen, a później ona się rozeszła. Nie wiem, czy część naszej publiczności to mogę zrozumie. Mogę pomóc, możemy starym systemem się posługiwać od dwójki do piątki. Do piątki, tak. A teraz jest jaka? A teraz jest od jedynki do szóstki. Nie wiem, też dawno nie byłem w szkole. W związku z tym moim zdaniem jest pomiędzy 4 a 4 plus. Czyli bardzo dobra. Nie, to jest dobra bądź dobra plus, a nie bardzo dobra. No, to jest precyzyjne, to bardzo dobra, bo 4 plus to jest bardzo dobra ocena. Znaczy, że jest bezpiecznie, że uczeń, który dostaje 4 plus od nauczyciela, jest na ogół zadowolony. Tak, chyba że jego rodzice są jakimiś perfekcjonistami i wymagają. Bo jak mówiło się o sektorze bankowym, no to jeszcze się zwraca uwagę na kredyty we frankach szwajcarskich, które obciążają portfele niektórych banków w sposób istotny. Tak, to jest czynnik, który kilka z nich musi brać pod uwagę i w związku z tym, że już od paru lat trwa ta dyskusja i narasta, nazwijmy to, problem, no one poczyniały rezerwy, tak? To znaczy zawiązywały rezerwy na te spory już w poprzednich latach, także są dosyć dobrze wyrezerwowane. Nie płaciły dywidend przez szereg lat. Część tych akcjonariuszy zagranicznych narzeka na ten stan rzeczy, tak? Że od lat nie uzyskali z Polski żadnych dywidend i że te inwestycje w związku z tym są dla nich no, jakoś tam nierentowne, nieatrakcyjne. Ale w związku z tym, że od kilku lat
to różnie można mierzyć, no, albo od 2009-2010, albo później od 2014-2015, kiedy został uwolniony kurs franka szwajcarskiego, ten problem narastał, a później kolejny zakręt, czyli zmiana linii orzecznictwa na nieprzychylną bankom. Banki przez pierwsze lata były przekonane, że te sprawy będą wygrywać, później to się zmieniło. No, ale w każdym razie w ostatnich dwóch, trzech latach musiały poczynić, a najbardziej w poprzednim roku, kiedy liczba pozwów się zwiększyła, musiały poczynić odpowiednie rezerwy i się zabezpieczyć. Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, jest gościem Poranka Wnet. To pytanie, czy stopy procentowe, które ustala Rada Polityki Pieniężnej, będą na tym samym poziomie, na jakim są w tej chwili? To nie do mnie, panie redaktorze, pytanie. To już do Rady Polityki Pieniężnej. Wchodzić na to pole byłoby dosyć ryzykowne dla mnie jako osoby z zarządu. To w takim razie pytanie o ceny złota, które wzrastają w ostatnim momencie. Czy to jest wynik takiej niepewności, która towarzyszy globalnej gospodarce? Praktycznie odpowiedział pan sobie na pytanie, zadając to pytanie pewną tezę. Oczywiście, że tak jest. W momencie, kiedy panuje pewne zawirowanie, właśnie zamykane są, czy likwidowane, czy przejmowane duże banki, inwestorzy odwracają się od aktywów typu właśnie obligacje, czy instrumenty finansowe ku tego typu tradycyjnym sposobom inwestowania, jak właśnie kruszec, który uchodzi za coś trwałego pewnego. Jest pewna mistyfikacja, mit związany ze złotem oczywiście także. Ten mit jest trwały. Te rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego rosły, czy rosną nadal? Jakie w tej chwili są? Będziemy informować na bieżąco o tych. My raportujemy to na bieżąco w cyklach tam miesięcznych, także kilka lat temu, jak opinia publiczna dobrze wie, poczyniliśmy duże decyzje, w tym duże kroki, zakupy. Zdywersyfikowaliśmy miejsce przebywania tego. Część znajduje się w Londynie, część na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne decyzje są po prostu kwestią otwartą przyszłości. Patrzy pan na to, co dzieje się w gospodarce, patrzy pan na sankcje, jak zadziałały sankcje zachodnie w stosunku do Rosji? Czy Rosja odczuła te sankcje? No, sankcje zaczęły kruszyć tą maszynę przemysłowo-militarną Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy, że one dopiero tak naprawdę te najbardziej dolegliwe weszły w grudniu poprzedniego roku i na początku tego roku, to znaczy te dotyczące eksportu paliw płynnych, ropy naftowej, węglowodorów. Przez pierwsze miesiące wojny Rosja była dotknięta częściowo tylko sankcjami dotyczącymi właśnie systemu finansowego, przepływów finansowych, zdolności jej finansowania się i pozyskiwania kapitałów. Zamrożone zostały jej rezerwy. Wprowadzone zostały sankcje produktowe na eksport komponentów, technologii do Rosji. Natomiast tą stronę, nazwijmy to, cash flowu samej Rosji, jeżeli chodzi o jej zdolność do pozyskiwania wpływów z eksportu, uderzono praktycznie po 8-9 miesiącach wojny, tak? W związku z tym ona mogła jeszcze przez szereg miesięcy bez większych problemów funkcjonować na rynku. Tak jakby część państw tej grupy G7 nadal dawała Rosji szansę wyjścia z konfliktu na wcześniejszych fazach, nie chcąc jej niejako przyciskać do muru.
Dzisiaj widzimy, że już po krótkim okresie obowiązywania tych sankcji budżet rosyjski zaczyna odczuwać problemy. Spadły wpływy z eksportu rok do roku o mniej więcej połowę. Powiększa się deficyt budżetowy Rosji. I patrząc historycznie na te wojny, które Rosja prowadziła w ostatnich dekadach, czy w zasadzie w ostatnim półtora wieku, możemy wysnuć taką konkluzję, że Rosja przegrywała wojny z przeciwnikami, którzy byli państwami dobrze zorganizowanymi, przemysłowymi, nowoczesnymi, o silnych strukturach państwowych, logistyce, finansach. Rosja była w stanie wygrywać wojny z Persją w XIX wieku, była w stanie wygrywać wojny z Turcją, ale przegrywała wojny z Japonią, przegrywała pierwszą wojnę światową z Niemcami, przegrywała wojnę krymską z Francją i Wielką Brytanią. W związku z tym ten potencjał To jest państwo wielkie, ale jeżeli chodzi o stopień rozwoju i zaawansowania, dosyć prymitywne. Jeżeli zderza się z dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, to ma z nim problemy. I jest kwestia tego typu, czy cała pomoc zachodnia to pomoże na tyle Ukrainę, wyposaży ją w nowoczesne sposoby prowadzenia wojny, że Rosję odepchnie i pokona. Prestiż Rosji, który wynika ze zwycięstwa w II wojnie światowej nad Niemcami hitlerowskimi, jest w dużej mierze oczywiście zasługą ofiary krwi żołnierzy rosyjskich czy Armii Czerwonej, ale to, co było przemilczane przez historiografię sowiecką, bo nie chcieli dzielić się sukcesem, to jest gigantyczna pomoc materiałowa Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, bez której przypuszczam, że wojna ugrzęzłaby, czy niemieckie armie ugrzęzłyby gdzieś w polach rosyjskich, tam dokąd zaszły, ale Rosjanie nie byliby w stanie ich odepchnąć do Berlina. W związku z tym, patrząc na to, jak to wyglądało w przeszłości, ja uważam, że konsekwencja i pomoc Ukrainie przez najbliższe miesiące przyniosą pozytywny rezultat. Ale dziś mamy do czynienia z wizytą prezydenta Chin w Moskwie. Chińczycy nadwyżkę finansową mają, mogą się tą nadwyżką finansową z Rosją podzielić, nie mówiąc już o technologii i organizacji. Technologii i organizacji na szczęście jeszcze nie. Nadwyżka finansowa jest oczywiście przydatna do prowadzenia wojny, ale wojny nie prowadzimy za pomocą pieniędzy czy to aktywów finansowych, ale za pomocą uzbrojenia, które za nie pozyskujemy. I jeżeli konsekwentny gorset sankcji spowoduje, że zdolności rosyjskiego przemysłu obronnego się załamią, a to już powoli następuje. Widzimy, że jeszcze jesienią Rosja była w stanie w zasadzie co drugi tydzień podjąć atak rakietowy na Ukrainę. I to było regularnie w zasadzie w interwałach tydzień lub co 10 dni. Obecnie jest w stanie to zmobilizować się to raz na miesiąc, raz na 6 tygodni. Znaczy, że te możliwości są już słabsze. Nie powiem jeszcze, wyczerpują się, ale to już jest znacznie mniejszy potencjał. Czyli nie należy doprowadzić do końca. Czyli nie sankcje finansowe, a sankcje dotyczące technologii są najbardziej dotkliwe. I takie. Sankcje produktowe dotyczące dostępu do komponentów, części, maszyn, etc., jak i możliwości prowadzenia czy finansowania się na bieżąco. Bo finanse, rozumiem, może Pekin zabezpieczyć tą dziurę, która powstała w wyniku sankcji poprzez zakupy gazu, ropy albo poprzez kupowanie obligacji rosyjskich, tak jak obligacje amerykańskie kupowali przez lata Chińczycy. Bądź przepłacanie za te
komponenty objęte sankcjami przez kraje trzecie, tak? Bo jeżeli jest reżim sankcji dotyczący właśnie tam eksportu z grupy, nazwijmy to G7, do Rosji określonych technologii, no to cały czas jest kwestia tego typu, czy Rosja przepłacając dwukrotnie, nie byłaby w stanie tego pozyskać poprzez jakieś kraje nad Zatoką Perską, gdzieś w Azji, Ameryka Południowa, przez łańcuch pośredników, tak? W związku z tym trzeba domykać i to. Oraz bardzo efektywnie monitorować te sankcje. Nie wystarczy je jedynie uchwalić, ale powinny powstawać po prostu instytucje, służby, które to aktywnie ścigają podmioty, które ewentualnie miałyby apetyt na ich naruszenie, no, i je neutralizują. To się Zachodowi udaje? No, obserwujemy to od paru miesięcy. Jest, powiedziałbym, względny sukces. Jak widzimy, ta maszyna zaczyna spowalniać. A jednocześnie też widzimy pewne ruchy w tej na geopolitycznej mapie. Myślę o porozumieniu Arabii Saudyjskiej, Iranu, Chiny, Pekin. I to jest właściwie zastanawianie się, w jaki sposób, co zrobić, żeby dolar przestał być tą najważniejszą walutą na świecie. Możliwe detronizacja dolara jest możliwa? No taki jest chyba cel prezydenta Xi Jinpinga i tej struktury, którą on chce stworzyć. Wspomniał pan bardzo ciekawą sprawę, czyli odwrócenie sojuszy w rejonie Zatoki Perskiej, czyli porozumienie pewne i spadek napięcia między przeciwnikami śmiertelnymi przez całe dekady, czyli pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. I te osie geopolityczne, w związku z tym, do których przywykliśmy przez poprzednie dekady, no dzisiaj są po prostu odwracane, tak? Bo przecież można powiedzieć, że cała Arabia Saudyjska, ta monarchia Saudów, powstała w zasadzie dzięki patronatowi i wsparciu Stanów Zjednoczonych w latach 40. Okrzepnięcie się tego państwa i jego funkcjonowanie przez całe dekady było wynikiem ścisłych relacji militarno-bezpieczeństwa. Ameryka z tym miała problemy też, bo w wielu wymiarach przychodziło pewną tam, nazwijmy to, cenę płacić, jeżeli przychodziło w takim wymiarze opinii. A dzisiaj widzimy, że Saudowie się zautonomizowali i prowadzą już, no chcą się, nazwijmy to, wybić na pozycję zdecydowanego decydenta. I uda się Xi operacja detronizacji dolara? Nie sądzę, żeby się udała. Zbyt szybko ujawnił swoje zamiary. Xi porzucił politykę maskowania. Politykę poprzednich przywódców Chińskiej Republiki Ludowej od Deng Xiaopinga i w dosyć jawny sposób rzucił wyzwanie Ameryce. Powiedział to po prostu, tak? Jasno z tym wyszedł. Czy to Jiang Zemin, czy oczywiście Deng Xiaoping, poprzedni przywódcy chińscy, prowadzili zachowawczą politykę budowania potencjału geopolitycznego, ekonomicznego Chin i nie wchodzili w tego typu otwartą konfrontację. Xi uznał, że dosyć tej strategii, nazwijmy to, lisa. Teraz będziemy tygrysem i zmierzymy się bezpośrednio z Ameryką. I tym samym obudził, nazwijmy to, Stany Zjednoczone. A czy też obudził Europę, która realizuje swój projekt zielonej transformacji, która de facto jest uzależniona od tego, co produkują Chińczycy? Panie redaktorze, nic nie jest w stanie Europy obudzić. Te procesy w Europie zaszły takiego domknięcia umysłów, zaszły tak daleko,
Domknięcie umysłów. To jest eufemizm oczywiście, tak? Bo to można powiedzieć mocniej. Jak? Innym razem. Dobrze. Domknięcie umysłów zaszły tak daleko, że wydaje się, że jeżeli nawet taki szok jak ostatnie wydarzenia ostatniego roku nie spowodowały jakiegoś głębokiej refleksji. Ta refleksja jest, trzeba przyznać, ale dosyć płytka. Pozytywem jest to, że przestano zwalczać energetykę nuklearną z poziomu nazwijmy to instytucji europejskich. Tak? Jest nadal szereg państw, szereg grup politycznych, które chciałyby zamknąć wszystkie reaktory nuklearne w Europie, ale to nie jest już polityką Komisji Europejskiej. Tak? W związku z tym, będąc tutaj, powiedziałbym, generalnie sceptyczny wobec tych polityk, należy zauważyć także jakieś pozytywne przejawy. Także pod presją faktów na tym odcinku zaszła pozytywna zmiana. To znaczy nie nastąpiło domknięcie umysłu, jeżeli nastąpiła pozytywna zmiana. Być może nie w tym zakresie, czy nie na tym polu. A jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, polityki rolnej, kwestie forsowania jakichś takich dosyć szalonych różnych rozwiązań w ostatnich tygodniach, opinia publiczna zastanawia się, czy owady pojawią się obowiązkowo na naszych stołach. Na razie one są jedynie dopuszczane jako żywność, ale być może później za 2-3 lata będzie wskazywany jakiś minimalny poziom zawartości tego białka z owadów w żywności, a później ten poziom będzie wzrastał, tak jak przez ostatnie lata dociskano czy dokręcano śruby związane z emisjami dwutlenku i z podobnymi innymi standardami. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:45. Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, były minister finansów w rządzie Beaty Szydło, jest gościem Poranka Wnet. Tych pytań jest jeszcze wiele, ale nie wiem, czy uda mi się dzisiaj te pytania zadać, bo jest jeszcze Francja, jest jeszcze rosnące ubóstwo w Europie i pytanie, czy ktoś sobie zdaje sprawę i próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że jedno z najbogatszych miejsc na świecie nagle obniża swoje możliwości? Tak. Dobrze, ten uśmiech. To już jest pytanie na następną rozmowę. Na następną długą rozmowę. Paweł Szałamacha był gościem Poranka Wnet, 8:46 na zegarze. Radio robimy Radio Wnet. I łączymy się z Wrocławiem. Profesor Stanisław Downorowicz, Politechnika Wrocławska, geolog, ale ktoś, kto dobrze się zna na niklu i na Norylsku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słucham pana. Ten nikiel, do czego nam jest potrzebny? Proszę pana, to jest takie elementarne, podstawowe pytanie. Spektrum zastosowań nikla we współczesnym świecie jest po prostu nieograniczone. Praktycznie nie ma metalurgii czarnej czy kolorowej bez udziału tego metalu. Także nic dziwnego, że jest coraz to bardziej poszukiwany i nic dziwnego, że wydobycie rud zawierających nikiel i inne metale towarzyszące wciąż na świecie rośnie. Takim, można to zilustrować, że tak powiem, statystycznymi tutaj porównaniami zasobów światowych i produkcji światowej.
ale generalnie rzecz biorąc są główni gracze w tym zakresie, do których należy Rosja, Kanada, Australia, Indonezja, nawet Francja, która większość sprowadza surowców niklonośnych i ten nikiel potem w postaci metalicznej produkuje. No i cały szereg innych jeszcze krajów, do których dobijają między innymi Kuba, Chiny i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie rzecz biorąc, do tej pory udokumentowano zasoby rud niklu, które można oszacować na 140-150 milionów ton w skali całego globu. Naturalnie te zasoby, te dane są płynne. Część zasobów jest wybieranych, bo ogólna konsumpcja, produkcja przede wszystkim i konsumpcja niklu, no, gdzieś tam kształtuje się w granicach 1,5 miliona do 2 milionów ton metalu. Ale z drugiej strony te zasoby są aktywnie poszukiwane na wszystkich kontynentach i obserwuje się wzrost tych zasobów. Jeżeli chodzi o rzeczywiste wielkości tych zasobów, to najmniej właśnie wiemy o zasobach Rosji, która co najwyżej jakieś szacunki przedstawia i z tą statystyką nie jest najlepiej. Trudno, że tak powiem, znaleźć właściwe jakieś pewne źródła informacji na ten temat. W każdym razie Rosja przekroczyła już dawno, bo gdzieś na przełomie ubiegłego i tego wieku wartość produkcji niklu w wysokości 320 tysięcy ton w postaci metalicznej. No, na kolejnych miejscach plasują się Kanada, Australia, Indonezja, ale to są już wielkości rzędu 230, 190, 140 czy 100 tysięcy ton tego metalu. Ale tu, jeżeli chodzi o, wracam do pana pytania, jeżeli chodzi o Norylsk, to jest bardzo osobliwy region przemysłowy i osobliwy region geograficzny. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze, a nawet i osoby zainteresowane górnictwem czy geologią wiedzą o tym, że rejon Norilska nie ma do tej pory połączenia lądowego, drogowego, czy to w postaci kolei żelaznej, czy dla ruchu towarowego, samochodowego, nie ma połączenia z jakimkolwiek szlakiem komunikacyjnym w Rosji. Po prostu kolej transsyberyjska przebiega w stosunku do rejonu Norylska, no gdzieś tam około 2000 kilometrów, ale ta przestrzeń to tajga górzysta lub też tundra. Tundra osobliwa, dlatego że praktycznie jest to jedno wielkie sito takie, jeżeli można porównać ląd, który tutaj występuje, nasz azjatyckiego kontynentu. Mapy takie zgeneralizowane tego nie oddają tego obrazu, ale jeżeli zejdziemy do skali 1 do miliona, na przykład
to pojawia się niezliczona ilość wszelkiego rodzaju jezior, rzeczek, oczek wodnych, akwenów i czasami wydaje się nawet, że więcej jest wody niż samego lądu. Są to błota. Oczywiście to jest strefa wiecznej marzloci, bo Norysk jest położony gdzieś około 500 kilometrów od kręgu polarnego i gdzieś dalsze 1000 kilometrów dalej na północny wschód. Prawda, mamy gigantyczny półwysep Taimyr, który sięga, wbija się mocno tutaj w Morze Arktyczne. I taka mniej więcej jest sytuacja. Także jedyny transport, jaki występuje okresowo do Norilska, to jest transport wodny Jenisejem, ale to jest okres około 3 miesięczny. Prawda, tak krótko trwa drożność tej gigantycznej rzeki. I w zasadzie, jeżeli chodzi o wielkotowarowy transport, to istnieje tylko droga morska. I tu Rosjanie korzystają z dwóch portów, albo Archangelsk, albo Murmańsk. I tu potem z Archangelska na przykład przez Morze Białe, Morze Barentsa, Morze Karskie, ale i dopiero do ujścia Jeniseju i tam do portu Dudinka. Czyli można powiedzieć, że ten port Dudinka na Jeniseju jest jedynym oknem na świat dla Norylska. I dla Niklu. I dla Niklu. Mało tego, te konwoje liczące po kilkadziesiąt wszelkiego rodzaju statków są prowadzone przez atomowe lodolamacze w liczbie co najmniej dwóch, które torują drogę w tych zamarzniętych, pokrytych krą lodową akwenach. I tutaj czasami między Nową Ziemią a kontynentem, prawda, przez cieśniny, które, że tak powiem, karska cieśnina na przykład do Morza Karskiego jest no, swoista, krótsza droga, ale dookoła Nowej Ziemi jest o wiele dalej i tak dalej. Więc bardzo transport jest energochłonny. Sam miałem okazję organizować dostawy do Norylska urządzeń właśnie na przykład z portu hamburskiego najpierw do Murmańska, a z Murmańska właśnie tymi konwojami morskimi. Te konwoje wiele tygodni, że tak powiem, trwają i są w okresie zamkniętym. Praktycznie już droga się powoli, lód kruszeje, droga jak gdyby się otwiera w czerwcu gdzieś, czy pod koniec czerwca, a zamyka się już pod koniec września, października i koniec z transportem. Wszystkie bieżące jakieś dostawy zaopatrzeniowe i oczywiście drobnotowarowe przerzuty odbywają się drogą lotniczą. To panie profesorze, to w jaki sposób się wydobywa nikiel, jeżeli można przez 3 miesiące transportować? Właśnie, proszę pana, to jest też osobliwości. Ja w swojej inżynierskiej karierze to dwa razy, że tak powiem, byłem zaszokowany możliwościami ludzkimi działającymi, prawda, w bardzo trudnych warunkach. Pierwszy raz, jako młody inżynier, trafiłem do Holandii, jak poznałem cały program budownictwa tam, zamykania kwater, odwadniania terenów, cały system odwadniania tych polaci wyrwanych morzu, tunele podwodne i tak dalej, to byłem zaszokowany tym wszystkim. I drugi raz
ta inżynieria, która tam właśnie za tym kręgiem polarnym jest, że tak powiem, też realizowana. Otóż tam jest kraina wiecznej marzloci i grunt i skały są zamarznięte do wielu set metrów, 500 i 600 metrów nawet, do takiej głębokości. Ale żeby tam się osiedlić, zbudować normalne domy i tak dalej, bo Norris na przykład liczył w okresie przed upadkiem Związku Radzieckiego, liczył ponad 220 tysięcy mieszkańców. Potem eksodus, prawie połowa mieszkańców stamtąd wyjechała, ale trzeba było im stworzyć miasta, Norilsk, Talnach i zbudować przemysł. Otóż proszę Państwa, wszystkie budynki w takich miastach, które wymieniłem, są posadowione na palach. Mało tego, fundamenty tych domów na palach są usytuowane ponad powierzchnią terenu, tak żeby temperatura, żeby ciepło nie uchodziło do gleby, która by się w tym po prostu w takiej sytuacji rozmrażała. Także pewne przestrzenie takie poniżej podłóg parterów są przymknięte ze wszystkich stron przewiewną, ażurową nieraz taką obudową. I to pozwala krążeniu powietrza i nierozmrażaniu tego gruntu. Wie pan? Więc to są takie właśnie historie. Ale panie profesorze, ja tak. Muszę powiedzieć tak, ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi, jeśli pan profesor się zgodzi, bo to jest dopiero początek. Początek opowieści na temat Norylska i na temat sposobu wydobywania niklu w Norylsku, a jest jeszcze poziom biznesu, bo o transporcie pan profesor powiedział, o panu Potaninie możemy przez chwilę porozmawiać. Może pan profesor kiedyś poznał Potanina, który jest tym oligarchą rosyjskim, który zarządza tym całym Norylskiem, ale teraz jest godzina 9:00, czas na wiadomości. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję również. Profesor Stanisław Dowronowicz z Politechniki Wrocławskiej był gościem Poranka Wnet, a teraz po chwili na reklamy będą wiadomości. Poranek w Radiu Wnet. Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek. Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen. Po reklamie. Dzień dobry, 9:01 na zegarach w tym wydaniu wiadomości. Drugi dzień wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Czego możemy się spodziewać? Premier Japonii Fumio Kishida dotarł do Kijowa, jechał przez Rzeszów oraz sytuacja pod Bachmutem. Komentarz Dmytra Antoniuka. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Drugi dzień wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. O znaczeniu tej wizyty mówił w Poranku Wnet ekspert do spraw dalekowschodnich profesor Michał Lubina. Spodziewamy się po pierwsze wsparcia Chin dla Rosji i sam przyjazd jest już wsparciem, dlatego że jest to, mówiąc chińskim porównaniem, danie twarzy Putinowi. W momencie, kiedy Zachód poprzez Międzynarodowy Trybunał Karny ogłasza Putina podejrzanym zbrodni, Xi przyjeżdża do Moskwy. Druga rzecz to jest antyamerykanizm, podkreślanie tego, jakie to złe są te Stany i winne wojny na Ukrainie, plus za to poparcie Xi otrzyma jakieś kontrakty. Mówił profesor Michał Lubina. Cała rozmowa dostępna na platformie Wnet FM.
Dron, który eksplodował w Zhangjiakou na Krymie, okazał się jedną z modyfikacji chińskiego komercyjnego drona SkyEye. Do takiego wniosku doszli dziennikarze na podstawie analizy zdjęć wraku drona, donosi Radio Swoboda. Wcześniej Ukraina używała już SkyEye jako krążącej amunicji podczas ataków na rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku i na kwaterę główną floty czarnomorskiej w Sewastopolu. W Zhangjiakou doszło do zniszczenia transportu rosyjskich rakiet Kalibr. Okupacyjne władze Zhangjiakou wprowadziły w mieście stan wyjątkowy na szczeblu lokalnym. Na Ukrainę docierają kolejne partie sprzętu. Mimo postępów wojsk rosyjskich pod Bachmutem, Rosjanie mają swoje obawy. Mówił o nich w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk. Dociera i co ważne, wczoraj też Prigozhin zapisał filmik adresowany ministru obrony Rosji Szojgu. W tym filmiku on skarżył się na to, że jest absolutnie wielkie zagrożenie dla jego Wagnerowców, że Ukraina uderzy po prostu z flangu na ich pozycję i odcinie tych Wagnerowców od właściwej armii rosyjskiej. Mówił Dmytro Antoniuk. Władze Japonii potwierdziły wizytę premiera Fumio Kishidy w Kijowie. Premier dotarł już na miejsce. Szef japońskiego rządu poleciał do Rzeszowa czarterowym samolotem z New Delhi z Indii, gdzie przebywał z wizytą. Z Polski premier Kishida przemieścił się do Kijowa pociągiem. W stolicy Ukrainy ma się dziś spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Japońska agencja Kyodo zaznacza, że rzadko zdarza się, aby japoński przywódca odbywał niezapowiedzianą podróż do obcego kraju. Kyodo pisze, że oczekuje się, iż Kishida zademonstruje na Ukrainie zaangażowanie Japonii we wspieranie ogarniętego wojną państwa przed szczytem G7, który ma odbyć się w maju w Hiroshimie. Przeszukania w mieszkaniach pracowników Memoriału. O rewizjach w mieszkaniach swoich pracowników poinformowało zlikwidowane przez władze Stowarzyszenie Memoriał, uhonorowane w 2022 roku Pokojową Nagrodą Nobla. Wiadomo, że funkcjonariusze przyszli m.in. do Jana Raczyńskiego i Nikity Pietrowa. Przeszukanie odbyło się także w mieszkaniu Olega Orłowa, przewodniczącego Centrum Praw Człowieka Memoriał. Według informacji przekazanej przez Stowarzyszenie, rewizje odbywają się w ramach postępowania karnego dotyczącego rehabilitacji nazizmu. Prezydent USA Joe Biden podpisał wczoraj ustawę, która wymaga odtajnienia informacji związanych z pochodzeniem koronawirusa, podał Reuters. Biały Dom zaznaczył w komunikacie, że w dalszym ciągu będzie kontynuować przegląd wszystkich informacji niejawnych dotyczących pochodzenia choroby, przy czym wymieniono potencjalne powiązania z Instytutem Wirusologii w Wuhan. Musimy dotrzeć do sedna pochodzenia COVID-19, aby zapewnić, że będziemy mogli lepiej zapobiegać przyszłym pandemiom. Moja administracja będzie kontynuować przegląd wszystkich informacji niejawnych dotyczących pochodzenia COVID-19, w tym potencjalnych powiązań z Instytutem Wirusologii w Wuhan, napisano w oświadczeniu Białego Domu. Wdrażając to ustawodawstwo, moja administracja odtajni i udostępni tak dużo informacji, jak to możliwe, zgodnie z moim konstytucyjnym mandatem do ochrony przed ujawnianiem informacji, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu, dodano w oświadczeniu prezydenta. Ustawa przeszła bez sprzeciwu przez Senat i Izbę Reprezentantów, zanim została przesłana do Białego Domu. W tekście zawarto sformułowania mówiące, że istnieje powód, by sądzić, że pandemia koronawirusa miała swój początek w laboratorium w Wuhan. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 6 stopni w Białymstoku, Bydgoszczy i Szczecinie.